Siemanko, witajcie na moim kanale. Dzisiaj trochę inny odcinek, ponieważ wkradła się w mój kanał monotonia. Na początku była to monotonia o ocieplaniu. No niestety tak wygląda praca samemu, nie oszukujmy się, jeżeli byłaby to ekipa, to po 2-3 dniach praca byłaby wykonana. Niestety robiąc samemu jest masa oszczędności, ale też tak wygląda praca, jak widzieliście sami. Czyli nie wiem, tam 10 czy 15 dni zeszło, zanim zrobiłem elewację, ale 4000 w kieszeni. Teraz tak, murowanie 4 czy 5 dni, ale mówię, już mam w kieszeni około 1500–2000, czyli jestem do przodu. Tak wygląda oszczędność w Polsce. Jeżeli chcecie oszczędzić, musicie robić sami. Jeżeli chcecie wydać masę pieniędzy, wziąć kredyt, który będzie spłacany przez Was i przez Waszą rodzinę, weźcie sobie firmę. Ja nie mówię nic złego o firmach, ale muszę im podziękować, bo dzięki kilku przypadkom firm, które u mnie tutaj były i zrobiły większe straty niż zyski, nauczyłem się tej roboty i dzięki temu twierdzę, że to jest bardzo proste. A co dokładnie zepsuli, to Wam pokażę w którymś tam odcinku, bo będę musiał przed zimą to naprawić. Dobra, wracając do tematu. Zmieniamy na razie koncepcję, ponieważ dzisiaj byłem w starostwie. Chciałem zgłosić budowę kolejnego domu, ale potrzebna mi jest mapka. Na mapkę się czeka dzień, wcześniej wydawali od ręki, no więc czekam jeden dzień na mapkę. Mapka to jest wysokościowo sytuacyjna, więc jeżeli będzie jutro, no to zrobimy zgłoszenie i zobaczycie, jak krok po kroku robi się zgłoszenie takiego domu. Czyli na początku wybierzemy jeden z projektów ze strony dom25000.pl, ponieważ to są projekty sprawdzone i z nich właśnie powstał ten projekt. Dlatego, jak sami widzicie, jest to wszystko możliwe. To nie jest pic na wodę, tylko macie czysty przykład, który możecie przyjść dotknąć. Ja mówię, dom jest otwarty od poniedziałku do soboty, między 8 a 18 możecie przyjechać, dotknąć ten dom, jest dostępny dla Was. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak się w tym domu siedzi, jak ten dom, nie wiem, wygląda z bliska, zapraszam, możecie zajrzeć. To jest dom dla Was zrobiony, więc możecie tutaj zaglądać. A w międzyczasie będziemy budować kolejny, ale to powiem o tym w swoim czasie. Na razie jedziemy do Kielc zobaczyć przydomowe oczyszczalnie albo szamba, żeby coś zamówić, żeby w tym tygodniu już było na podwórku i żebyśmy mogli zrobić zgłoszenie, ponieważ na wkopanie tego w ziemię czeka się 21 dni. Dlatego, no niestety, zamawiając dzisiaj, wkopiemy dopiero za 21 dni. Więc jedziemy, nie czekamy. Leje tam, patrz jak leje, aż chmury takie są porozmywane. Były to porządnie. No, rzeczywiście. No nie widzę. Patrz, 14 godzina. Wiedzie... Ła, tam... Wjedziemy tu człowieku na ten... Pompa będzie. Będzie dym. To co, wracamy? Nie. Ciemno się robi, masakra. Jesteśmy w drodze na Kielce. Zobaczcie, jaka pogoda, co się w ogóle tutaj dzieje. Ja... A tu już nie widać tak. Nie, bo tam było akurat widno. No bo jesteśmy pod. No. Tak, bo tam było akurat widno, a my jesteśmy tutaj, jak się zrobiło ciemno. Musimy zajrzeć dzisiaj na Kielce, ponieważ w naszej okolicy przydomowa oczyszczalnia ścieków zaczyna się od 3000. Więc... Betonowa. Nie, normalna. Aha. Przydomowa oczyszczalnia zaczyna się od 3000, nie ma tańszej. 300 to jest chyba to właśnie najtańszy pułap. Jak chodzi o szambo, to mogę mieć za 2700 wkopane na podwórku i temat się zamyka. Ale chcemy zgłosić budowę kolejnego domu, być może już jutro albo pojutrze. Jednocześnie chcieliśmy zgłosić szambo, żeby za jednym zamachem zgłosić w istniejącym już budynku zbiornik na nieczystości ciekłe bądź przydomową oczyszczalnię i jednocześnie zgłosić budowę następnego budynku rekreacji indywidualnej i Wam pokazać, jak wygląda prawidłowo zrobione zgłoszenie, jak trzeba to wszystko ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi, niż później tam gdzieś patrzeć na Wasze wpisy na różnych forach, że się nie da. Wszystko się da, tylko trzeba wiedzieć, jak to ugryźć, a tekst nie da się, no to do nas nie przemawia. Bo jak myśmy uważali kiedyś, że się nie da i słuchaliśmy niektórych ludzi, co mówili, że się nie da, w końcu zaczęliśmy myśleć głową, a nie czymś innym i nagle okazuje się, że się da i dom już jest skończony. Więc my chcemy Wam przekazać naszą wiedzę, no bo my to już przeżyliśmy. Dlatego po co macie się dawać robić balona i słuchać ludzi, którzy mówią Wam, jak macie to robić, skoro możecie spróbować samemu to zrobić. Przecież nikt Was z urzędu nie wygoni i powie, słuchaj gościu, źle zrobiłeś, tam są drzwi, wypadł. Tylko Wam powiedzą, co macie zmienić, poprawicie i będzie ok. Dlatego, tak jak mówię, na razie dla mnie najważniejszy to jest temat przydomowej oczyszczalni, ponieważ, no albo szamba, bo muszę mieć atesty do zgłoszenia. Więc jadę zobaczyć tam, bo jest za 1900 zł niecałe, a u nas jest za 3. No to jest ogromna różnica. Bo ja w tej cenie to już będę miał wkopane z drenażem, podpięte, zgłoszone, jeszcze mi zostanie ze 2-3 stówki. A tam mam po prostu za 3 plus do tego wkopanie, drenaż i mi wyliczyli 6000. No to jest ogromna różnica, zwłaszcza, że jeżeli tam w tym domu my nie będziemy mieszkać, tylko będziemy udostępniać wam ten dom, na przykład na weekend, bo przyjedziecie, będziecie naszymi gośćmi, to wydaje mi się, że nie ma najmniejszego sensu pchać 6000 w piach, tylko po prostu kupić przydomową oczyszczalnię za 1900, wkopać, zamknąć temat, powiedzmy, tego wszystkiego za 2,5, może 3000, no nie powinno przekroczyć, ale tak powiedzmy 2,5 do 3000 na gotowo. I trójka jest oszczędności. Ale nie wiem, czy dojedziemy, bo co się już dzieje. Nie no, jakiś tam pomału. Dlatego jeżeli chcecie, tak jak my, wystartować ze zgłoszeniem, to ja mówię, ja będę korzystał z tych samych projektów, z których teraz korzystamy, a my projekty mamy na stronie dom25000.pl i my wybierzemy stamtąd jeden projekt i będziemy realizować go. Może w tym roku, może w przyszłym, nie wiemy, ale zgłosimy na pewno w tym, bo nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku. Wiecie, jak to jest. Kiedyś można było wycinać drzewa na potęgę i wszyscy wycinali dookoła drzewa, bo można było wycinać i wszyscy je rżnęli jak się dało, a nagle weszła jakaś ustawa i się nie da tych drzew wycinać. I tutaj jest tak samo. Możecie powyżej 5 metrów postawić dom, w którym możecie legalnie przebywać, ale gospodarczy jest na przykład do 5 metrów, tak? A tamten jest powyżej 5 metrów. Więc tu może być tak, że w przyszłym roku się zrobi, że ten też do 5 metrów. Dlatego ja mówię, korzystajcie póki się da, my też będziemy korzystać. I czy wybudujemy, czy nie, mamy 3 lata na to, więc ja zgłaszam na przykład za tydzień, że będę budował, za miesiąc na przykład, bo robi się to z wyprzedzeniem miesięcznym, czyli ja na przykład zgłaszam, że ja zacznę w listopadzie, a powiedzmy, nie wiem, 10 listopada zacznę budowę, tylko tam się podaje ogólnie, chyba tylko za miesiąc. A czy wybudujemy, czy nie, to już jest nasza sprawa. Najwyżej zawsze możemy zgłosić, że jednak się rozmyśliliśmy. Ale mamy 3 lata na to, więc nie będziemy teraz myśleć o tym, co będzie za 3 lata. Dobra, trujemy na Kielce. No to ciemno się zrobiło. No. Mamy nadzieję, że uda nam się ten zbiornik chociaż dotknąć, sprawdzić, czy on rzeczywiście jest taki, jak tu opisywał jeden pan, że jak sypnę na niego piachu, to mi się złoży, bo on jest taki jak... nie wiem, taki jak ciężko opisać, no plastik cieniutki, miałem powiedzieć jak puszka od piwana, ale to jest aluminium, więc no zobaczymy, spróbujemy w niego, żona na niego stanie i będzie skakać, tak. Jeżeli się nie ugnie, no to zaryzykujemy i zamówimy go, żeby nam do domu przywieźli z Castoramy i tyle, i trzeba iść zgłosić, wkopać. Dobra, odezwiemy się już na miejscu, bez odbioru. Tu są nacięte, plastikowe, są kominy. Tu jest ten cały. Tu jest ta cała beczka. Nie jest takie liche, co one mówią, że liche. To jest 2 metry. Tak, tu jest 2 metry. Możecie to ugnicie. Za 1800 zł. Obi. No prawie 1900. Tu jeszcze są jakieś rury. Mi się wydaje, że nie jest takie liche, co one tam gadają. Nie jest ciężkie. O, parę kilo waży. Tam są większe, ale te duże mi niepotrzebne. Zobaczymy jeszcze w Castoramie, bo jest w tej cenie większa. Ceny nie widzę. Co one pieprzą, że jest miękki? Będą gadać, że jak to jest do ugięcia. Dobra, idziemy zamówić, bo nie ma sensu wylot. Po polsku coś pisze. Tu są rury. Rury. Zbiornik przeznaczony do montażu wyłącznie jako zbiornik. Dobra. O, to widzicie jak wygląda. Tu jest jeszcze piesunki same. Tutaj macie w Castoramie, były ostatnio po 1890 chyba zł. Jak ktoś mi ma ściemniać, że nasypę piachu i się skrzywi, no to chyba jest niepoważny. Jak to ma się skrzywić, jak tu jest wzmocnienie? O, to wszystko jest wzmocnione. Wszystko wzmocnione. Nie ma bata, żeby to się skrzywiło. Dobra, idę zamówić. Dobra, przyszedłem po małżonkę, bo małżonka płaci, bo tu jest sponsor. A, zasypia. Tak jak widzieliście, ręka już mnie boli od stukania w to, więc raczej wątpię, że zasypanie piaskiem to jest w stanie to uszkodzić. Nie tego 100 metrów ziemi, tak? Tylko no z metra, pół metra, nie wiem, trzeba tam zobaczyć, ale niedużo. W każdym razie no jest strasznie twardy, jest brojony. Cena jest 1890 coś, ale jest przekręcona i wrzucona do góry, więc albo cena się zmieniła, albo po prostu wiatr wiał, bo mogło być tak jak u nas. Dlatego idziemy do Castoramy zamówić i zaraz wam powiemy dokładnie ile to kosztuje i wracamy chyba do domu, bo ktoś tu śpi na stojąco. Ale jak mówię, chodź spać o 1 w nocy, to mówi, nie, jeszcze. Ale ja wstałam dzisiaj o 7, a ja nigdy o 7 nie wstaję. Słyszeliście? Przynajmniej od 2,5, nie no, 3,5 roku. Tak, słyszeliście. Lenia mam w domu. Nie no, nie musiałam, to po co miałam wstać o 7. Dobra, idziemy zamawiać. Okej, ja jestem z powrotem, dziewczyny jeszcze poszły kupić sobie jakiś dywan albo coś. Ja zamówiłem sobie to przydomowo oczyszczalnię, tak jak widzieliście, stukałem, ruszałem, no wydaje mi się, że jest bardzo solidna, na pewno tam pół metra czy metr piasku, na pewno nie jest w stanie tego uszkodzić. Do tego są wszystkie rury, przewody, co tam tylko jest w zestawie, to mam dostać. Jak chodzi o cenę, bo ja wam zawsze mówię co do złotówki, bo mnie to nie podnieca, jak komuś zaniżę cenę i mu powiem, słuchaj, za 15 takie coś zrobisz. Mnie to naprawdę nie podnieca, ja mówię, dla mnie liczy się tylko szczerość, a jak ktoś uważa, że są ceny zaniżone, to niech się weźmie za robotę, a zobaczy jak tanio można dom postawić własnymi rękoma, a jak ktoś chce płacić majątki, to niech weźmie sobie firmę i leży na hamaku. Macie cenę 2090 zł, przed sekundą wydałem, tutaj macie transport lekki 192 zł oraz oczyszczalnia 1898 zł. Dlatego wydaje mi się, że cena jest bardzo dobra. No ale już dom praktycznie, jak dobrze pamiętam, to cena tego domu właśnie przekroczyła 58 000. Tak, bo ostatnio było 55 043 zł. Zrobiliśmy zakupy do kuchni, tak samo tu w Castoramie. Zostawiliśmy coś koło 1500 i teraz 2 i jeszcze blat ma przyjść. I jeszcze lodówkę kupiliśmy. Tak, więc gdzieś około 58 000 dom kosztuje na dzień dzisiejszy. Ale dokładnie co do złotówki to wam powiem, jak już policzymy. Na razie najważniejsze jest to, żeby to wkopać w ziemię, ale żeby wkopać, to trzeba zrobić zgłoszenie, dlatego jutro mają przyjść dokumenty między 8 a 12 bodajże będzie dostawa, więc przyjdą dokumenty z atestem razem z tobeczką, więc zrobimy zgłoszenie, jeżeli będą. No i przede wszystkim, jak już wiem jak ona wygląda, na internecie znajdę sobie jej wymiary i zrobię sobie zgłoszenie, bo muszę naszkicować ją, namalować, opisać, czyli prace jakie będą wykonywane, czyli na przykład, że wykopę dół na głębokość powiedzmy 2 metry, tam 2,50 rozprowadzę rury, tam 150, 160, tam trzeba wszystko znaleźć. Ale tak jak to się zgłasza, no to wam pokażę, żebyście tak samo wiedzieli, nie myśleli o tym jak to się zgłasza i szukali na internecie osób, co w życiu nie robiło coś takiego, tylko po prostu tu macie z pierwszej ręki od osoby, która to zrobiła, pokazała jak to się zrobiło. Więc wydaje mi się, że najbardziej wiarygodne źródło. Tak jak ktoś do mnie pisał ostatnio, że cieszy się, że pokazuje to co robię, bo wam pokazuje wszystko, tak? Ja tu nic nie czytam z poradników dla akwizytorów typu tak się to robi, no tylko wam pokazuje. Wydaje pieniądze, które tak naprawdę nie oszukujmy się, ale ten dom u mnie będzie stał pusty. Chyba, że ktoś przyjedzie i sobie w nim będzie siedział. Ale wydaje mi się, że inwestycja jest bardzo dobra, ponieważ moje dzieci na pewno mogą z tego skorzystać, jak będą chciały. Na pewno nie będą mieszkać w bloku, tylko już na swoim. Dobra, idę po żonę, bo jak ona pójdzie za jakimś dywanem, to pewnie ze 4 godziny nie będzie. I wracamy do domu. Może podliczymy dzisiaj koszty tego domu, ale to zobaczymy, jak dojadę na miejsce. Włączamy kalkulator, gdzie on jest i zaraz wam powiem ile już dom kosztuje po podliczeniu ostatnich wydatków. już Wam mówię, było 55 043 zł plus indukcja 998 plus zlew 288 plus 505 lodówka plus 160 parapety plus 2090 zł przydomowa oczyszczalnia razem z transportem, więc dom kosztuje na dzień dzisiejszy, czyli za 07.10. Ja zawsze sobie piszę, lubię po prostu wiedzieć, jak ktoś tam mówi: Paweł, ile to kosztuje? Paweł, nigdy nie wali ściemy, zawsze jest pewny. Są tak 07, raczej dzisiaj nic nie kupię. Dobra, 10, 2019 rok. Już Wam mówię. Ok. 59 084 zł.